To jest ciasto tak naprawdę zarobione i po zarobieniu następuje proces leżakowania. Dlatego zostało tutaj przetransportowane, ponieważ tak jak tutaj widzimy, jest ciasto przechowywane i tutaj ten proces leżakowania się odbywa. Wszyscy królowie, którzy odwiedzali Toruń, otrzymywali od Rady Miasta w prezencie piernik. On był specjalnie zawsze zamawiany w warsztacie piernikarskim z okazji wizyty ważnych gości i wręczany uroczyście przez burmistrza jako pamiątkę z wizyty w Toruniu.